historia firmy Gilmet została wykuta w metalu. W 1911 roku Wilhelm Gilla zbudował pierwszy zakład kowalski w Zblewie przy ulicy Głównej. Jego syn, Maksymilian Gilla, podobnie jak ojciec, był znanym i szanowanym kowalem. Zajmował się podkuwaniem koni i produkcją maszyn rolniczych. Nasz dziadek Roman Gilla stworzył podwaliny dzisiejszej firmy Gilmet w Starogardzie Gdańskim. Razem z synem Błażejem zbudował wytwórnię konstrukcji w Rokocinie i cynkownię ogniową w Starogardzie Gdańskim. Cynkownia ogniowa powstała na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2008 roku. Posiada halę o powierzchni 2000 m2 oraz biuro o powierzchni 1000 m2. Piec cynkowniczy ma wymiary 7,5 m długości, 3 m głębokości i 1,5 m szerokości. W Starogardzie cynkujemy wszelkiego typu konstrukcje stalowe, rury stoczniowe, galanterię miejską, bramy, ogrodzenia i inne wyroby metalowe. Obok cynkowni w 2016 roku powstała śrutownia i malarnia. Świadczymy tam usługi czyszczenia mechanicznego oraz malowania na mokro. Tym samym możemy zarówno cynkować, jak i malować, a także wykonywać metodę duplex, która polega na cynkowaniu i malowaniu. Centrum Serwisowe Stali powstało z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej w 2012 roku. Posiada specjalistyczne maszyny CNC, takie jak prasy krawędziowe, gilotyny, wykrawarki rewolwerowe, wypalarkę plazmową, linię do prostowania blach. Centrum świadczy usługi cięcia, wypalania i gięcia spawania blach. Produkujemy wszelkiego typu profile stalowe, takie jak płatwie typu Z, omegi, ceowniki, koryta. Wykonujemy elementy elewacji ściennych. Gniemy, tniemy i spawamy usługowo blachy. Wytwórnia konstrukcji stalowych w Rokocinie to nasz najstarszy zakład, który powstał w 1990 roku. Zakład ten również posiada bardzo bogaty park maszynowy. Wyposażony jest w gilotyny, urządzenia do spawania migmag, prasy, przecinarki, wypalarki do blach i od niedawna posiada także specjalistyczny laser do profili stalowych. Produkcja to głównie specjalistyczne konstrukcje stalowe. Służą one do budowy hal stalowych oraz wszelkich konstrukcji przemysłowych. Oddział posiada też obróbkę skrawaniem, która pozwala na samodzielne wykonywanie różnych urządzeń mechanicznych. Nietuzinkowym dziełem zakładu jest produkcja hipiczna takich produktów jak boksy dla koni, stajnie, karuzele i bieżnie dla koni, ujeżdżalnie konne oraz różne wyposażenie stajni. Najnowszym oddziałem firmy Gilmet jest ocynkownia Północ we Włocławach, nieopodal Gdańska. Jest to obecnie największa i najnowocześniejsza cynkownia ogniowa na Pomorzu. Jej piec ma długość 13 metrów, a pojedynczy wsad może ważyć 8 ton. Realizacje grupy Gilmet. W ramach grupy Gilmet projektujemy i budujemy wszelkiego rodzaju konstrukcje i wyroby stalowe. Konstrukcje stalowe przeważnie przeznaczone są do budowy hal, które realizujemy kompleksowo w ramach generalnego wykonawstwa. Są to hale produkcyjne, magazynowe, sportowe centra handlowe i obiekty inwentarskie. Hale możemy wyposażyć w suwnice natorowe o udźwigu nawet do 32 ton. Hale przemysłowe stawiamy od A do Z, a więc pod klucz. Wykonujemy koncepcję obiektów, a po ich zatwierdzeniu prowadzimy kompleksową realizację. Zajmujemy się projektami budowlanymi i branżowymi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, pracami ziemnymi, wykonywaniem fundamentów i posadzek przemysłowych, dostawą i montażem konstrukcji stalowych, montażem lekkiej obudowy dachu i ścian spłytwarstwowych, instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i wodno-kanalizacyjnymi. Biura i pomieszczenia socjalne wykańczymy w stanie deweloperskim. Nasze hale budujemy na terenie całej Europy, ale najwięcej można ich spotkać w województwie pomorskim. Rocznie w naszej firmie powstaje około 10 hal o powierzchni prawie 5 hektarów. Nasz dział hipiczny oferuje budowę oraz pełne wyposażenie obiektów jeździeckich. Nieopodal zakładu znajduje się nasz ośrodek hipiczny, w którym testujemy wszystkie innowacyjne produkty dla koni. Będąc również czynnymi zawodnikami skokowych zawodów jeździeckich, mamy doświadczenie w pracy z końmi, co pozwala nam lepiej i bardziej funkcjonalnie projektować obiekty hipiczne.
w ramach produkcji hipicznej oferujemy ujeżdżalnie dla koni, stajnie systemowe oraz murowane, boksy dla koni, karuzele do treningu koni, lążowniki, przeszkody parkurowe, a nawet bieżnie dla koni i solaria. Rocznie produkujemy ponad 1000 boksów dla koni oraz budujemy przynajmniej 3 ośrodki jeździeckie. Nasze produkty dostarczamy na terenie Polski oraz eksportujemy do ponad 30 krajów na świecie. Od lat obserwujemy coraz większą popularność tej dyscypliny sportu, jaką jest jeździectwo. Pojawia się coraz więcej ośrodków, a tym samym przybywa wiele ciekawych zawodów jeździeckich. Firma Gilmet sponsoruje i uczestniczy w wielu wydarzeniach hipicznych, takich jak zawody konne w skokach przez przeszkody, rangi regionalnej i ogólnopolskiej. 5 lat byliśmy jednym z głównych sponsorów halowego Pucharu Polski. Od wielu lat jesteśmy sponsorem największych międzynarodowych zawodów w Polsce, CSIO, w Sopocie. Wspieramy także rozmaite inicjatywy takie jak konsultacje jeździeckie ze znanymi trenerami, czy wystawy hodowlane i czempionaty koni. Dziękujemy wszystkim za uwagę! Zuzanna Gilla i Maksymilian Gilla.